Siemaneczko Agrecha i witam was bardzo serdecznie. Zapraszam na pojedynek w cyklu turnieju rycerskich Hearthstone. Tak jest! Nie mylicie się właśnie, tutaj jesteśmy po to tylko, żeby uczcić suba Tiero II na moim kanale od kompana diablowego Kondysa. Więc na cześć Kondysa zawalczą Klocek 5000 i Rutherford. Oh yeah, greetings, blessing to you. No, chłopaki się przywitali, ewidentnie Klocek gra jakimś ciekawym Dragon Priestem, szanuję, zaś Rutherforda. Mamy do czynienia z Warlockiem, niewątpliwie kontrolnym, czy to jest Highlander Warlock, nie wiem. Extraordinary, no ba, od razu takie rzeczy się dzieją. Chłopaki mają teraz bardzo mocną opcję rozbudowywania swojego boardu. Szybko jeden i drugi powinien jak najwięcej stworków stawiać, no ale Rutherford no nie ma co za bardzo stawiać. Trzecia tura idzie dla tonta do tonta i do tonta. Zobaczymy, co dalej będzie szło. Zaś u Klocka... No... Kozakus to jest Highlander Priest. To jest Highlander Priest, moi mili, ze smokami. Podwójnie szanuję. No dobra, w takim razie. Chwytajcie, zapauzujcie sobie ten filmik. Podejrzewam, że na kawusie można sobie skoczyć. Po popcorn również. Bo będzie to długo trwało. Wy macie przewagę, bo wy w tym momencie wiecie, ile ten filmik trwa. Ale ja sądzę, że chłopaki będą mieli Resident Sleeper matchup. Czy Kazakus powinien iść do Pulszona za 10? Odpowiedzmy sobie na to pytanie. No nie odpowiedzmy sobie, bowiem on szybko wybrał piątkę, szukając 4 po wszystkim. Ja bym nie brał piątki, ze względu na to, że mam Dragon Fire Potion. Więc wziąłbym dziesiąteczkę i ta dziesiąteczka na pewno by tutaj się bardziej przydała do zniszczenia jakichś demonów, spolimorfowania ich, żeby on nie mógł wskrzesić, bo jestem przekonany, że jeżeli gram na kontrolnego Warlocka, to ten kontrolny Warlock musi mieć Gul'dana, a co za tym idzie, jeżeli ma Gul'dana, to ma ciężkie, to ma również ciężkie, moi mili, demony i to się kończy w taki sposób, że tych demonów im mniej, tym lepiej. Klocek zaś w piątą turę decyduje się na Kazaku Spouszona nad Draconic Operative'a, dlatego właśnie tym bardziej bym się nie zdecydował na piąteczkę, bo miałem też Draconic Operative'a na ręku, więc... Tak na siłę ten Kazakus Potion wzięty w piątą turę, ale po tym jak go wybierał, powiedział Mr. X-Way Made, więc może dlatego taka emotka została użyta. Dobrze w tempo zagrany demon. Dreadlord tutaj robi czary mary. At the end of your turn, deal one damage to all enemy minions. No powiem wam, że nie spodziewałem się tak dobrej grywalności tej karty w standardzie. Praktycznie Warlock mógłby zaczynać budowanie swojej talii od Despicable Dreadlorda. Jest przegięty. Rutherford ma rękę całkiem przeciętną. Ten król fajny jest, bo zagranie króla udostępni mu wyrzucenie z ręki Doomguarda, którego nie chciałby ewidentnie zagrywać przy discardzie. Ale takie pojedynki kontrolne są przez niektórych bardzo, bardzo lubiane. Tak zwane Resident Sleeper. Alex oczywiście bez zastanowienia. 9 kart na ręku klocuszka. Rutherford zaś też ma Alekstrazę, no proszę. Jejku, to jest taki starszy Warlock, którym ja też chyba grałem. Co? Possessed Villager? Łoboś. No nie wiem, czego tu się można spodziewać i po jednej i po drugiej stronie wszystko może być. Cudownie nie widzę. Chłopaki wzięli deki niestandardowe. Po co healować tego, skoro tutaj idealny jest trade? Już wolałbym wychylować siebie. Z drugiej strony może zagranie wokół... Może zagranie wokół Holinowy? Tak, niewątpliwie tak było. Czy on zdecyduje się w 9 turę w króla? Czy król demonów podziała? No to jest top deck na miarę tej gry. Niestety nie widzimy go, bo nadal jest zbugowany Spectator Mode, więc Death Knight'ci są teraz niepodglądani. Spectator Mode, ale widzimy tutaj
Death Knighta, który jeżeli klocek wyczyści teraz board, będzie mógł odbudować board z demonów. No i właśnie to jest to, o czym powiedziałem wcześniej. Ten Kazakus Potion za 10 mana, który miałby, powiedzmy, transform all minions to ship 1-1, byłby rewelacyjny. Wszędzie ta polimorfia masowa by podziałała na te demony i naprawdę aż miło by było, żeby te demony pozamieniały się w owce, no ale klocek zdecydował się, nie wiem czemu, na potion za 5, ale chyba to był misclick. Co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Czyżby był Lital szykowany? No właśnie. Klocek niestety nie podoła. Klocek niestety nie podoła. Tutaj Spirit Lash go nie uratuje. Za mało brakuje obrażeń. Pint Size Potion plus Shadow World Horror ukróci tylko te jednostki. To i to przeżyje. Ojej, ciężka bardzo decyzja. Chyba bym poszedł tak. Shadow World Horror. Trzeba tak, Pink Size Potion, Shadow World Horror. Okej, widzę. On chce załatwić tego króla, chce załatwić. Ale chyba mu nie starczy. Nie rzuci Shadow World Horrora. Ależ to wykminił. No i co teraz? Musi być tradowany z tym. A dlaczego nie króla? A już go chwaliłem za dobre zagranie. No zakręcił się. A to można było wyciągnąć właśnie w taki sposób. Ale ten top deck też Soulfire'a już by też go wyjaśnił, bo 7 obażeń było na patyku. Więc nieważne co by zrobił, i tak Rutherford wygrałby ten matchup. Czy błędem było właśnie nie zagranie Kozakusa do piątej tury? Czy tutaj w tej piątej turze do Potiona? W tej czwartej turze? No chyba tak. Wydaje mi się, że właśnie to przegrało mu grę, więc turniej rycerski na cześć Kondysa wygrywa, moi mili. Wygrywa Rutherford, pokonując klocka. Serdeczne dzięki za oglądanie. Zapraszam Was na kolejne odcinki. Niewątpliwie będziecie mieli możliwość zobaczenia ich więcej, więc śmiało zasubskrybujcie kanał. Nie zapomnijcie o dzwoneczku, komentarzu, łapce w górę. To naprawdę pomaga w rozwoju kanału. Trzymajcie się, życzę Wam miłego wieczoru, nocy, dnia, kiedy tam mnie oglądacie. Bye bye, trzymajcie się, hej!